Cześć! Jak widzicie, postanowiłem na chwilę opuścić swoje profesjonalne studio zbudowane w schowku na szczotki, ale siedzę w studiu również profesjonalnym. To Toyota Hilux. Nie miałbym nic przeciwko, gdybym cały czas miał takie studio. Cały czas, jak widać, siedzę za kierownicą, więc nie czekamy i rozpoczynamy. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak brzmi V12 w Astonie Martinie, jeśli chcecie dowiedzieć się, jak będzie wyglądał nowy Abarth, lub jeśli chcecie zobaczyć z bliska Ducati Desert X, mogę sobie usiąść? Jak najbardziej. To zapraszamy Was na program motoryzacyjny według Krystiana Plato, czyli według mnie. Audi pokazało, jak wyobraża sobie następcę modelu A6 Avant. I ten następca to Audi A6 Avant z dopiskiem e-tron, czyli elektryczny kombiak. Niemal 5 metrów długości, niemal 2 szerokości i zaledwie 144 cm wysokości. Auto wygląda rasowo, drapieżnie i jednocześnie stylowo. Moim zdaniem tak, jak na kombi klasy premium przystało. Audi obiecuje, że dzięki opracowanej przez siebie technologii baterie tego auta w ciągu 10 minut można naładować tak, by energia w nich skumulowana wystarczyła na przejechanie 300 km. A w mniej niż 25 minut baterie tego elektrycznego kombiaka można naładować od 5 do 80%, a te 80% ma wystarczyć na to, by przejechać tym autem nawet 700 km. Zobaczymy jednak, co przyniesie przyszłość, bo z doświadczenia wiem, że producenci aut elektrycznych obiecują jedno, a potem na drodze okazuje się zupełnie co innego. Mowa oczywiście o błyskawicznie kurczącym się zasięgu. Zupełnie nie wiem, czemu tak często kłamie się na temat długości. Auta elektryczne moim zdaniem są fajne, ale niestety są bardzo drogie i będą jeszcze droższe. Powód? Drożeją metale ziem rzadkich, które, jak wiadomo, są niezbędne w budowie nowoczesnych baterii do nowoczesnych aut elektrycznych. Elektryki będą więc coraz droższe. Na przykład Tesla w ostatnim czasie miała aż 2 podwyżki ceny modelu 3. Nie były to podwyżki o 1000 czy 2000 zł. Ostatnia podwyżka ceny modelu 3 to aż 17 tysięcy złotych. Przecież za to można kupić 2 sensowne diesle. Obiecuję, że to już koniec o autach elektrycznych. Naprawdę. Oto Aston Martin V12 Vantage. Tak, to nie pomyłka. Pod maską tego auta pracuje prawdziwa, pełnokrwista i rycząca V12. Można? Można. W końcu to Anglicy, oni zawsze jadą pod prąd. V12 ma pojemność 5,2 litra, generuje 700 koni mechanicznych i ponad 700 Nm momentu obrotowego. A jak wiadomo, im więcej momentu obrotowego, tym lepiej. Auto do setki przyspiesza w nieco ponad 3 sekundy i powstaną zaledwie 333 egzemplarze, które, jak się domyślacie, zostały już sprzedane. Mam nadzieję, graniczącą z pewnością, że jeden, co najmniej jeden, trafi na polskie ulice.
Ducati zapragnęło mieć w swojej ofercie motocykl klasy Adventure, ale taki prawdziwy, nieudawany, taki, który kamieni, piasku, wody czy błota się nie boi. I stworzyło model Desert X. Go! Są zaledwie 4 sztuki na całym świecie, jedna na chwilę trafiła do Piaseczna. Spakowałem więc swój aparat i również wybrałem się na wycieczkę do Piaseczusec, by chociaż na chwilę dotknąć tego motocykla. Powiem Wam szczerze, że ten motocykl moim zdaniem na żywo wygląda jeszcze bardziej retro niż na zdjęciach, a ze mną jest Krystian Kaleta z Ducati Polska, który na temat tego motocykla wie chyba wszystko, tak czy nie? Mam nadzieję. Dobra. Nie jeździłem, więc wszystkiego nie wiem, natomiast wiem to, co wynika na przykład z danych technicznych. Mamy tu silnik Testa Stretta, 110 koni, 92 Nm, jednostka taka sama jak w Monsterze, Multistradzie V2, więc jest to sprawdzona konstrukcja. Oczywiście w standardzie z quickshifterem w górę i w dół. To, co jest nowością w przypadku Ducati, to 21-calowe koło z przodu, 18-calowe z tyłu, do tego bezdętkowe opony. Więc... Czy to, co jest nowością? Nowością jest to w ogóle, że Ducati wypuściło taki motocykl, bo... Motocykl, tak, Adventure, dokładnie. Takiego tak. Motocykla nigdy nie było w ofercie Ducati. Nigdy nie było, natomiast nawiązuje on do legendarnej Kagiwy, czyli motocykli enduro z lat 80. Jest to współczesna interpretacja zaprojektowana przez Centro Stile Ducati i według mnie też na żywo wygląda znacznie lepiej niż na zdjęciach. To wszystko ładnie brzmi. Ile ten motocykl waży? No bo w terenie to jest też bardzo istotne. Na sucho 202 kg, gotowe do jazdy 223, zdaje się, coś koło tego. Motocykl, który jest lekki, który dobrze się sprawuje w terenie, a przynajmniej ma się dobrze sprawować w terenie, bo ma to mu ułatwiać między innymi terenowe, sportowe zawieszenie, jak rozumiem. Dokładnie. Mamy tutaj zawieszenie Kajaba, regulowane mechanicznie. Z przodu skok 230 mm, z tyłu 220. Oprócz tego możemy akcesoryjną zamówić płytę pod silnikiem, która będzie znacznie... To jest standardowa dla tych, którzy chcą wjechać jeszcze dalej, jeszcze głębiej. Jest po prostu grubsza, bardziej masywna płyta pod silnik, czy na przykład metalowe handbary. Tak, widzę tutaj bardzo dużą tarczę, a właściwie bardzo duże dwie tarcze hamulcowe z przodu, a z tyłu widzę hamulce, które mają 4 tłoczki. Tak, wszystko zestaw Brembo, najwyższa jakość, która zapewni doskonałą siłę hamowania nie tylko na asfalcie, ale też w terenie. Dobra, to jak dużo trzeba mieć w kieszeni, żeby kupić sobie takie Ducati? 76900 to jest wersja podstawowa. Oczywiście możemy doposażyć go w szereg akcesoriów, które zwiększą oczywiście tą cenę, ale zwiększą też na przykład pojemność zbiornika. Tutaj mamy 21 litrów w tym przednim zbiorniku. Z tyłu możemy dodatkowy 8-litrowy bak. Tak. Wow. I będzie miał możliwość przepompowywania po prostu paliwa z jednego do drugiego na życzenie. Tak, patrzę na ten motocykl, ta kanapa jest dość wysoka, ja mam 176 cm wzrostu, więc jeśli dosięgnę do ziemi, to tylko jedną nogą, a czy można zamówić jakąś akcesoryjną mniejszą, tak. Niższą? 875 mm standardowa wysokość siedziska, mamy też możliwość zamówienia obniżonego siedzenia, jak również podwyższonego dla osób wyższych. Kufry, sprawa oczywista, jak najbardziej można domówić i zbudować z tego motocykla prawdziwy motocykl klasy Adventure. Prawdziwą wyprawówkę, oczywiście stelaż z aluminiowymi kuframi bocznymi plus do tego centralny kufer. Okej, okay, mogę sobie usiąść? Jak najbardziej, proszę. Spróbuję bardzo. Tędy. Op, op, zobaczmy. No i tak jak myślałem, nie dosięgam do ziemi. Fajna maszyna, prawda? Ale z doświadczenia wiem, że wygląd to przecież nie wszystko. Czekam więc na pierwsze jazdy testowe. Już niedługo. Niestety, zapewne nigdy nie dowiem się, jak jeździ nowy model Abarta. Tak, Abarth wypuszcza nowe auto. To model Pulse, przygotowany specjalnie z myślą o rynku brazylijskim. Co pod maską? Nie wiadomo. Czyli nie wiadomo też, jak to auto jest szybkie. Wiadomo za to, jak wygląda. I ja mam
takie mieszane uczucia. Nie wiem, czy mi się podoba, czy nie. Chyba nie. Ale skłoniło mnie to do tego, by wejść na polską stronę Abarta i tam puchy. Same 500 i jedna 600, która tak naprawdę też jest 500. Panowie z Abarta, tak, do was tam mówię. Weźcie się trochę do pracy. To Fiat nie ma innych modeli niż 500? Ma. Dobra, ale tak na poważnie, wiem, że ludzie z Abarta pracują teraz nad elektryczną 500. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Niech ludzie z Abarta pracują nad elektryczną 500, a ja zabieram się powoli do pracy nad kolejnym odcinkiem programu motoryzacyjnego. Dziękuję, że dziś byliście ze mną. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Do zobaczenia.